sobie to rozciągnąć i kamienia zabrać. Całe szczęście to nie jak w Mokrzynie, że wychodzimy co chwilę, bo tych kamieni naprawdę tutaj nie ma dużo. Ale od czasu do czasu się jakieś znajdą i gdzieś tam na wale przypkają. Także przyszła talerzówka 3-metrowa wraz z siwnikiem. Wszystko będziecie mogli zobaczyć, bo byłem sobie nagrać piękne ujęcia. Takie wiecie, z kamerki pod muzyczkę do Krzysia przejedziemy się. Prawdopodobnie jutro zobaczymy, jak to będzie z pogodą, jak u nas z siwami się wyrobimy. Yeah. No i dobra, gitara. Jak się wyrobimy z siwami? Co my tutaj mamy? To już sobie mówię, resztę opogadamy u Krzysia na vlogu. No i zleciało. Szczerze, mamy dzisiaj 20 września. Także tak, nie było filmu pod muzykę ze śnik, ale spokojnie. Okej, poprzeczek zrobimy sobie potem. Nie ma sensu teraz się po 50 razy bawić, ani też go, wiecie, mocno rozbijać, bo ziemia jest bardzo wilgotna, było mega glina, przejechałem. Wszystko rozbite, więc baja. O, tu musimy sobie z nim za bardzo nie fiziować, bo ma podrywać 60. No tutaj jakieś zaloty są, jeżeli no dymba staje. Dlatego też na spokojnie musimy sobie tak ogarniać. Także no minęło szybko. Ja tak jak gdzieś wspominałem w jednym z ostatnich vlogów, że mam mało tego materiału, dlatego też postanowiłem, że jeżeli na tą jesień, mówię, przyjeżdżam, wiecie, gdzieś tam będą, no tu prawie raczej ciężko będę miał nagrać, chyba że gdzieś tam raz chwilę tata będzie miał, to chociaż na 2-3 przejazdy go poproszę, a ja sobie tutaj ogarnę i nagram parę ujęć chociaż, bo chciałbym na pewno dorzucić sobie. Siewu będzie więcej, bo jak to zawsze było, tata siał. Więc tu raczej tą pracę pozostawił jemu. Ja bardzo chętnie sobie nagram, bo siewy, jak dobrze pamiętam, ostatni raz na kanale były u mnie, kiedy kupiłem tamtą kamerę sportową, tą CVX, jak ona tam miała. Także no bardzo, bardzo dawno temu. Także będę chciał sobie dograć. I nie wiem, no dajcie znać, czy wolicie na przykład zobaczyć. Tylko że właśnie to będzie ciężko, bo pewnie ja będę wałował, ja będę uprawiał, tata będzie siał sobie. Także nie wiem, w zależności ile mi się uda. Jeżeli będą tylko siewy, to dołączę to jakoś do talerzowania, do żniw. Bo mówię, muszę jeszcze ten dokładnie materiał przejść. No patrzcie, nie ma tam tyle ujęć, co w poprzednich latach. Bardzo się zastanawiałem, czy nie wykorzystać to pod vlogi. Okej, jakiś kurczysyn nam się trafił. Teraz zobaczymy, czy go przeciągniemy, czy też nie. I skleję te filmy. To z jednej strony spoko, bo o, tam jesteś, dziadu. Dobra, idziemy po niego. Z jednej strony spoko, bo wtedy był nadmiar vlogów, teraz wszyscy chcą się wyrobić, bo te pogody takie niemrawe, niektórzy tak, kiszonki już koszą. Bo co my tu mamy? Nie, to jest wielka glina. Czy to ona przyblokowała? Chyba tak. No niestety ona, czekajcie, ale się upewnię, bo to różnie bywa. Dobra, tu jest jakiś kamień. Nie, okej, okay. Po prostu tak się trafiło, że nie mogłem przez wałek przerzucić i tyle. I niektórzy tak, już dawno koszą, bo wody nie było. Zeschły się te kukurydze, ledwo odrośnięte od ziemi. Tutaj u Krzysia za to ciągle pada. Jest tej wody aż za dużo, ona cały czas jest zielona. I nie ma nawet jak pryzmy zrobić, bo to by rozjeździły wszystko w piździe ciągniki. Ale już powoli chłopaki koszą. U Krzysia jedna pryzma nakoszona. Drugą, jeżeli wszystko się uda, to staram się w piątek na chwilę pojechać i nagrać. Szkoda, że nie w czwartek, bardziej piątek właśnie mamy tą imprezkę, więc też zobaczymy, jak to wszystko wyjdzie. I tutaj tą kiszoneczkę by się fajnie nagrało.
więc będzie się chciało oglądać takie małe wspomnienie. Z wakacjami na pewno będzie się o wiele lepiej takie coś robiło. Tu sobie dwa razy musiałem rozjeździć, stąd te ślady, bo taka pulpa była tu naorana strasznie. No mówię, dwa razy przejadę, to tak porozbijało, że jestem w szoku. Naprawdę jestem mega zadowolony, najlepiej wydane 800 zł w gospodarstwie. Jak na tamte czasy wtedy, bo żeśmy sobie go wzięli ze złomu, pospawali, lekko odmalowali i gra gitara. Jeżdżę sobie naokoło z racji takiej, iż gdyż lewa strona jest bardziej wypuszczona wałkami, dzięki czemu dobra. Warto, że mamy trochę dalej od miedzy, więc też nie muszę uważać na jakieś auta, które by mi mogły tutaj przejechać. I wałki są wypuszczone od lewej strony, dlatego też jeździmy naokoło. Tak też będzie jeździł silnik, więc z jednej strony to słońce, które jest, bo dzisiaj padało. Niestety gdzieś tam może na początku tego vloga będzie coś pod muzykę, to sobie zobaczycie. Bo niestety już wyjeżdżałem chyba dwa razy i zaczynało padać, więc musiałem odczekać. Takie dziwne chmury dzisiaj przechodzą, więc teraz patrzyłem na radarze, to już niby nic większego ma nie przyjść. I dobrze by było. Okej. Dobrze by było, bo mówię, teraz uprawimy i dzisiaj jeszcze to zasiejemy. Ogólnie jest, jak widzicie, tu już dość sporo poorane. Jest i tam kawałek od kukurydzy. Jest tam ze 2 hektary, niecałe. Tutaj już dość spory kawał, to jest ponad 2,5. Uprawiamy sobie aktualnie pod pszenicę, która już wczoraj przemłynkowaliśmy, żeśmy sobie ją zaprawili. Czy jeszcze tu coś mamy? Nie, najwyżej później przy wałach, jak będziemy jeździć, lub przy siewniku, jak się coś zobaczy, ale nie powinno być nic większego. Sypie czasami jak głupie, więc to ją mam przetestowane, więc ona kolejny raz w naszym gospodarstwie się, że tak powiem, pojawia. Także te dwie z centrali, trochę też ciasteczkowej od Bronkowskiego, tylko że już to kolejny sezon. Czy kiedyś? Kiedyś większość na mniejszych rolników to cały czas siała praktycznie tym samym po kilka sezonów i dało się przeżyć. Teraz praktycznie co te 2 sezony, chociaż staramy się gdzieś tam czy 3 niektóre posiać, ale to głównie są wtedy te, które są na paszówkę, że tak powiem, więc nie ma co się kolejne koszta pchać. O, te będą na pewno tutaj troszkę staną. Musimy sobie dać trochę do lewej, bo jest teraz jakaś tu dziwna górka. Nie wiem, może się cofniemy, choć to i tak, wiecie, później fajnie wały wszystko. Dobra. Damy sobie tak i ona powinna to ładnie rozciągnąć. No także no mówię, i tak kiedyś potrafiło być tak, że i całe 10 hektarów się prawie siało, wiecie, swoim, tak? Kurna dziad. Teraz zobaczymy, co tu zrobi. Dobra, luźna guma. A na ten
może być naprawdę fajna akcja na dniach, ale zobaczymy jak to wyjdzie. Mówię, nie chcę zapeszać, bo jak sami widzieliście, jak to z Wapnem wyszło. My odjechaliśmy wtedy chyba w środę. Znaczy co, cofnę sobie tutaj. My pojechaliśmy wtedy chyba w środę, jak dobrze pamiętam. A Wapno przyszło piątek. Jakoś tak, że no dwa dni po naszym wyjeździe, nie? Także masakra. Jedna łódka się tam utopiła, ale akurat przejeżdżał sąsiad i pomógł. Druga w miarę wyszła, bo były dwie łódki. No i pewnie spytacie, gdzie to Wapno? Wapno już jest rozgłoszone. A gdzie filmik, pewnie spytacie? Tu musicie mi wybaczyć, ale coś dostaniecie. Coś tam z Wapna będzie. Tata miał przerabiać ten rozrzutnik. I prawdopodobnie na drugi rok, czy tam na trzeci, zależy jak to wyjdzie i kiedy Wapno będzie kolejny raz. Zobaczymy, czy to coś zrobi. Dopiero można wprawdzie liczyć na efekt tego Wapna za sezon. Następny, gdy ono, wiecie, już się przemiesza z ziemią i z dołu wyjdzie trochę wyżej. Ale ważne, że jest. I jeden talerz już taki duży mamy załatwiony, będzie drugi. Z tyłu będzie za rozrzutnikiem szła taka, jak w tych nowoczesnych rozrzutnikach. Klapa, na którą bałki będą wyrzucać Wapno. Ono będzie się tam, wiecie, rozbijać różnie, w zależności co to będzie. I będzie spadać na talerze, które będą to rozrzucać. Także fajna sprawa. Teraz tata sobie rozrzucał rozrzutnikiem. Wiecie, cyklo, rozrzutnik. Akurat nie miał za dużo do roboty, więc mówi, biorę się. Bo później nie wiadomo jak to wyjdzie, czy się uda wszystko zrobić, jak przyjadę. Więc tata sobie powoli to tak woził, że to wszystko wywiózł. Także Wapno już było pięknie rozwiezione. Wiecie, no to też nie jest idealnie tak jak piastem, to też nie było tak bardzo sypkie to Wapno. Ono musiało sobie trochę odleżeć, żeby wysnąć, bo takie były bryły. To będziecie na pewno na filmie widać. Ale zobaczymy, jak tu nic nie jest dawane, to nawet i takie, żeby po prostu było. Też tam u nas rolników korzysta z tego Wapna od kilku lat, więc wiecie, jego jak się też i dobrze porządną ilość posypie, to tam z tego będzie, tak co mówię. Rok drugi też trzeba patrzeć na koszty, nie? Także ważne, że się udało zrobić, rozsiać i mówię, może ze 2-3 sezony przyciśniemy z tym Wapnem i zobaczymy, czy będzie jakiś efekt, czy też nie. Kurde, a przejadę, bo wiecie, może jakiś jeden mi tu jeszcze wyskoczy, to wtedy będzie łatwiej po niego wysiąść. No powiem wam, lubię uprawę strasznie, tak jak jakieś tam, wiecie, talerzowanie czy gruberowanie. Uprawa fajna sprawa, bo wiecie, jak się to uprawi i pole takie fajne pod siewy, to też całkiem inaczej to wygląda. Ja mówię, gdzieś tam nie mam przekonania do tych agregatów, tych normalnych, z którego ja mam zrobione, wiecie, ten a la gruber taki stary. Bo on, dla mnie to większą robotę nie robił niż robił, bo wyciągał wszystko co możliwe po orce. Też takie kurki, dołki zostawiałem jakoś tam, nie wiem ile razy, czy wałkiem próbowałem, wiecie, żeby tylko lekko drapał. A wałki większą robotę robiła, ale że też małe gumie to był, wiecie, taki typowo gruberowy, czyli stały, nie żaden bujany. To ten agregat to był wielki luj. A to fajnie wszystko sobie pływa, dopasowuje się, rozciąga. No coś pięknego. Naprawdę mówię, ja jestem tak zadowolony z tego, że to głowa mała. I mówię, gdzieś tam, wiecie, bronami było rozciągnięte, żeby wyrównać. Też ile razy bezpośrednio po orce wjeżdżałem, ale że tata mówi, tu miał taki
wiszące sobie oczywiście siał jęczmień. Będzie siał, bo dzisiaj byłem u Krzysia, to dopiero uprawiał. Więc sami rozumiecie. Niektórzy już widzę kukurydzę, a wręcz na ziarno tną. No bo tam, gdzie tej wody nie było, to faktycznie gdzieś tam już się za to biorą. Także no zwariowany sezon. Ale szkoda gadać, szkoda szczypić ryja. Kukurydza ta, o której wspominałem, że zobaczymy sobie, jak będzie wyglądała we wrześniu. Jestem pod ogromnym wrażeniem, już myślałem, że coś się stanęło. Jestem pod ogromnym wrażeniem, ale to tylko i wyłącznie przez to, że po żniwach no praktycznie padało, jeszcze raz padało. To bardzo uratowało, tak? Więc ta kukurydza tak naprawdę, jeżeli będzie na kiszonkę, bo nie wiem na co tutaj będzie, no to nie ma co ukrywać, ale a, czekajcie, sobie cofniemy i rozciągniemy to, że właśnie dogoniła, ale tak patrzę, jest strasznie gęsto posiana, wygląda jakby była na kiszone niż na ziarno, ale nie mam pojęcia, choć jest też niska, więc ciężko mi tu powiedzieć. Ale no mówię, dzięki, to dobry rok trafiła, gdyby nie to, to raczej ciężko by tutaj miała. A więc pokazy u Krzysia, jeśli chodzi o zbiory kukurydzy na ziarno, nie wiem, miesiąc, gdzieś obstawiam końcówka października, coś takiego, ale to wam będziemy dawać znać. Teraz póki co to ta kukurydza tylko i wyłącznie się nadaje jeszcze do kiszonki tutaj. No to chyba sobie z dwa razy przejedziemy. Zobaczcie, pięknie. No i teraz jeszcze do tego idą bały. Powiem wam, to małe inwestycje. Może te maszyny nie najnowsze, to wszystko, ale tak jak na nasze gospodarstwo zrobiły robotę, bo od kiedy są bały, to są te równe wschody, naprawdę na tych glinach, na tym wszystkim zawsze był problem, że ta góra, ten pas, on nigdy nie rósł. Albo miesiąc później, albo w ogóle. I nic nie było. Moim zdaniem też przy tym agregacie całkiem inaczej ta uprawa, to wszystko. Co my tam będziemy mieli? Więc to też się naprawdę pozmieniało. No chyba nieudany to gdzieś ten puch. W jakimś tam sensie, no bo nie wyszła z niego ta obrotówka, z którą chcieliśmy, bo z trójki zrobiliśmy dwójkę. On nie miał tego siłownika, od przerzutu ciężko było taki siłownik znaleźć. I niestety ta taora u nim normalnie, ale już się tak wytarły, że po prostu ten pług już tylko stoi. Wróciliśmy do tego naszego starego pługa. Tamtym trzeba będzie po prostu coś pomyśleć, czy próbujemy go, wiecie, obciąć górne skiby i zrobić z niego normalny. Kupić odkładnie nowe, to wszystko. Nie wiem, no trzeba będzie pomyśleć. Ale nowały jak najbardziej na plus. Agregacik też. Za dobrych czasów, jak to można tak powiedzieć, było to kupione, bo jeszcze w miarę fajnych cenach.
zjedzie. To też dobre, że mam tego kompa i tu też mogę sobie w razie w przyjechać na tydzień, dwa, sklejać vlogi, czy też nagrywać normalnie filmy i nie muszę, wiecie, gdzieś robić niepotrzebnych przerw, także taką pracę fajnie z tym połączyć. Więc oby nic się złego nie wydarzyło i oby udawało się tak pięknie przyjeżdżać i ogarniać. Adasia ze mną nie ma, Adaś przyjeżdża w piątek, Tanas też przyjeżdża w piątek na imprezkę, niestety Bronkowi się no nie uda przyjechać na jumpreskę, ale niestety w sobotę i Tanas prawdopodobnie, no Adam na pewno, Adam jedzie przy okazji do siebie, bo jak mówi, już taki kawał tutaj przyjedzie, to i pojedzie od razu do siebie. Także ino zależy, jak Tanas wyzdrowieje, jak z pogodą, bo no chłop nie może pogody trafić, po żniwach sucho, nie szło talerzować, nie szło robić nic. Teraz za mokro, bo ciągle leje i jak to mówią rolnikowi, nie dogodzi. Także też teraz tak tylko takie, praktycznie można powiedzieć, na jeden dzień przyjeżdżają, na jeden wieczór, na jedną imprezę i wracają. Ale ważne, że przyjeżdżają. Gdzieś tam, wiecie, ta osiemnastka taka trochę jakby moją chcę nadrobić, bo gdzieś tam jeszcze wtedy z chłopakami się tak bardzo nie znaliśmy. Nie było ich na mojej osiemnastce, więc tutaj chciałem to wykorzystać i kurde się z chłopakami wybawić. O, o kurde. Także fajnie, że na tą osiemnastkę. Moje siostry przyjadą. Także no mówię, ta pogoda u każdego inna. Współczuję tym, gdzie w tym roku naprawdę wszystko drogie. Co kukurydza na kiszonkę, no krowa, krowie nie odmówisz, tak? Więc niestety, ale jak patrzę na te filmy, czasami jak ona, nie wiem, ma po pół metra, po metr, przy tych kosztach teraz, przy tym wszystkim, to no masakra, tylko współczuć wam można. Ale i były takie lata i u wszystkich, i u drugich trzeba sobie pomagać po prostu. Bardzo bym chciał się wybrać też do Kazika, bo chłopaki sobie ogarnęli się czkarnie i zapierdzielają z kiszonką, także fajny vlog by był. Jak wiecie czy nie wiecie, no Kazikowi spaliła się słoma i to dość sporo, bo praktycznie cały, na cały ten sezon gdzieś tam naprawdę bardzo dużo ludzi pokazało pomoc, więc naprawdę fajnie, jakoś to się uda nadrobić. Ale ważne, że nic się tam z budynkami, wiecie, nie stało, z maszynami też. No niestety wypadki się zdarzają i tego niestety nie jesteśmy w stanie uniknąć. Także u nas się nie kurzy. Fajnie ta wilgoć jest, przysianym, wiecie, zwałuje się, no tą wilgoć się w ziemi zatrzyma. Także coś pięknego pod tym względem. Dobra, wiecie co? Ja nie będę was tutaj teraz gdzieś tam tym vlogiem tyrał, bo jeszcze mam nadzieję, że na pewno z jedną uprawę sobie gdzieś nagram, także spoko. I gdzieś tam sobie, wiecie, jeszcze mam nadzieję, że tą oreczkę się uda zdążyć, najwyżej zostanę kilka dni dłużej. No to wszystko, wiecie, zależy od pogody, tak? Chyba jak będzie lało, no to zwijam niestety do siebie. No akurat teraz mówię, mam dwa przejazdy, gdzie chyba po dwa razy przejadę, bo tu była ta, tu była bruzda. Także sobie pięknie wyrównam, no wjadę tym w środek, rozgarnę na boki, tamtym wrócę, także luźna guma. Także zapraszam, bo będę.
razie, byczki. Trzymajcie się. Cześć.